Witam serdecznie, nazywam się Paweł Bałrycza i reprezentuję firmę Kras Polska w programie Krowie na zdrowie. W dniu dzisiejszym chciałbym się podzielić z Wami drobnymi wskazówkami, którymi powinniśmy się kierować w trakcie zbioru siano-kiszonki z pokosu. Pierwsza rzecz to przede wszystkim pokos, odłożenie tego pokosu. Postarajcie się tak przeprowadzić odkładanie tego pokosu, by on był maksymalnie szeroki, by się zmieścił między koła ciągnika, żeby ten materiał oczywiście nie był przygnieciony i żeby ten pokos przypominał w swoim przekroju trapez. Dzięki temu wpłynie to pozytywnie na kształt beli, jak i również na wydajność samej prasy. Kolejną rzeczą to oczywiście podbieranie tego pokosu na polu. Ustawcie odpowiednio wysokość roboczą podbieracza, tak by nie podbierać ani brudu, piasku czy kamieni do materiału, bo to będzie negatywnie wpływało na jakość paszy. Kolejnym elementem to noże. Pamiętajcie o tym, żeby trzymać je w dobrym stanie, żeby były naostrzone, zarówno po pierwszym, przed drugim pokosem, przed trzecim pokosem. To pozwoli Wam naprawdę zaoszczędzić dużo pieniędzy dzięki mniejszemu zużyciu paliwa. Jeżeli chcielibyście zwiększyć wydajność swojej prasy, zachęcam, by zwrócić uwagę na odpowiednie ustawienie samego dyszla. Dyszel postarajcie się ustawić wysoko na ciągniku, tak by przestrzeń między podbieraczem a rotorem była jak największa. W ten sposób nie będziecie ograniczali przepływu materiału między podbieraczem a rotorem. Pamiętajcie, by dobrze ustawić ciśnienie prasowania w komorze prasy, tak by poziom zagęszczenia był jak najwyższy. Dzięki temu uzyskacie idealne warunki zakiszania wewnątrz balotu i ten materiał, który będziecie skarmiali, będzie wysokiej jakości. Jeżeli wśród Waszych znajomych są osoby, które nie dołączyły jeszcze do naszego programu, zachęcam, by podzielić się z nimi tą informacją, że tworzymy ten program. Zachęcam do tego, by dołączyć do naszego newslettera. Ten program wraz z pozostałymi partnerami, czyli Corteva, Barenbrook, The Haze i Klas, tworzymy dla Was. Dzielimy się naszym doświadczeniem. Mam nadzieję, że nasze wskazówki będą dla Was pomocne i wykorzystacie je w codziennej pracy. Do zobaczenia. Zachęcam jeszcze raz do odwiedzenia na stronie oficjalnej Krowie na zdrowie, jak i również na naszych fanpage'ach na Facebooku.